Obejrzmy Boxdella. Dobra, na start muszę zaznaczyć, tak jak w poprzednim filmie Boxdella, że Boxdella lubiłem. Ciężko powiedzieć, co teraz o nim myślę. Backstona wybaczcie. I mogę go podświadomie obronić, ale się starałem, bo tak naprawdę trzeba czekać na ten film Koropskiego, żeby wiedzieć, co dalej jest. Wartęga raczej nie rzucałby tak o. że no, poczekajcie na film, bo tam będzie więcej obok Zelu. Lepiej poczekać. I wiem, że już pod tym filmem jakieś TikToki widziałem, bo ten film wyszedł 8 godzin temu. Pająk chodzi po ścianie. 5 godzin temu. I jakieś TikToki widziałem, że ludzie go bronią, ostro i naprawdę. No, w dupę chorągiewy, w każdej możliwej sprawie, nawet tej. Poczekajcie chwilę. Oczywiście, można dać się wypowiedzieć Buxtonowi, back, ale osąd wydaj, jak będzie więcej, wiadomo. Bo wiadomo, że człowiek się broni. W każdej sprawie się chce człowiek bronić. Poczekajmy na dowody, tak? Na razie tylko wiadomo, że Boxel pisał do młodych dziewczyn debilne rzeczy, ale czy on coś zrobił w IRL? Albo. A nie, jeszcze, że wiedział o stił, tylko nie wiem czemu każdy to olał i jakby nikt o tym nie mówi, że on wiedział o stił, tylko że. Wiesz. Zobaczcie, przed chwilą Boxel. nie, 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 najpierw to. Nie wiem, pory pary, pory pary świat. Wstrzymajmy się za sądami. Fragment nie potem. Zatrzymajmy się ze za sądami co do tego Backstona, bo też się aż tak nie dziwię ludziom, że chcą go bronić. Bo raczej z tych wszystkich creepów z Minecraft'owego półświadka chyba tylko Boxdale każdy raczej lubił, mimo jego czasem odpałów, nie? Także każdy ma nadzieję, że on jest niewinny, i dlatego go też tak bronią ludzie. Nawet jak jeszcze nie wyszedł piłkarobskiego. No ale poczekajmy. I na razie obejrzmy to. Dobra, bo trochę za daleko się to wszystko posunęło. Musimy pogadać po ludzku, bez żadnego zbędnego pierdolenia. Wrzuciłem film, w którym byłem przygnębiony i było mi naprawdę w chuj ciężko. Dziwi mnie w ogóle, że tam, ktoś myśli, ktoś... że to była gra aktorska. Ludzie, straciłem całe swoje życie i wszystko, co budowałem przez 10 lat. Jak według was miałem wyglądać 30 godzin po milionie wiadomości, gdzie ludzie grozili mi śmiercią? I w sumie nadal grozi, a ja nawet nie mogę wyjść z domu, bo boję się, że ktoś pierdolnie bi butelką w głowę. Jestem tu i gadam sam, bo musimy logicznie podejść do całej tej popierdolonej sytuacji. W tym materiale nie chodzi o to, czy mam med 9. Dzięki, Soszek. Po 30 lat. Druid mu radził czekać na film a ten już drugi film. No tak, tak. Ty czekaj. Yeah, git. 55 wzrostu. Czy jestem jebanym z wyrolem? Czy miałem stulejarskie teksty jakieś 8, 9 albo 10 lat temu? Usiądź. Dobra, nie, nie atakujmy Boxdala, ale widzieliście Goat z 8 lat temu miał stulejarskie stu teksty. Goat z Boxdalem, randki. <laughs> ja pierdziele. No ja nie wiem, czy 8 lat temu, czy tydzień temu. Wejdźmy na chwilę i logicznie podejdźmy do całej tej sytuacji. Pokażę Wam nieznane dotąd materiały i przede wszystkim argumenty, które myślę, że bardziej zobrazują Wam. Nie wiem, Andrzej, nieważne teraz. Logicznie Daj mi się skupić, a nie mi na Newsami ze z tego pieprzonego świata co dwie minuty na czacie. Co dwie sekundy, wybacz. Obejrz to, uspokój ten swój rozpieprzony umysł TikTokowy. Skup się na wdupę 13 minut, umiesz? Daj. I też mi, bo ja też mam rozpieprzony umysł. Idźmy do całej tej sytuacji. Pokażę wam nieznane dotąd materiały i przede wszystkim argumenty, które myślę, że bardziej zobrazują wam całą tą sprawę. Mariusz Trynkiewicz. To chyba najbardziej znane nazwisko w świecie pedofilii i zostałem postawiony... Dzięki Dave. Kurde, co on mówi, bo czas ciężko się słucha. Czyli 20 lat? Mariusz Trynkiewicz. To chyba najbardziej znane nazwisko w świecie pedofilii, i zostałem postawiony ramię w ramię z nim. Nie mam pretensji do wardęgi, że zrobił ten materiał. Ba, nawet się cieszę, że ten kto ma. A czy jak to? Ktoś go porównał do Trynkiewicza? Dzięki Maciek za 16 lat. No jest. Kurde, i znowu to. To jest problem. To jest już dla mnie błąd duży tego filmu. Wiesz, to, że ci jakiś typ w emocjach, który pomylił Disowskiego z Disem, napisał, że jesteś jak Trinkiewicz, opisałeś tam z kimś jakieś głupoty pieprzone, to nie znaczy, że musisz to w filmie mówić i pokazywać, jaki to jesteś poszkodowany. To jest kolejny przykład, że wiesz, ty coś powiesz debilnego, ludzie ci mówią, a czemu ty to mówisz? A ty zamiast odpowiedzieć argumentami, to mówisz tak. Piszą mi hejterzy, żebym się zapieprzył. Nie można tak. No po co ty to mówisz? W tym filmie. Po co ty odwracasz kota ogonem? Nie mów takich rzeczy. To nie broni cię. Nie mam nazwisko w świecie pedofilii i zostałem postawiony ramię w ramię z nim. Nie mam pretensji do Wardęgi, że zrobił ten materiał. Ba, nawet się cieszę, że ten, kto ma dostać, ten dostanie. Ale dlaczego zostałem wrzucony do jednego wora ze Stewartem? Paręnaście minut tak mocnego gówna, żeby... Znaczy się, tam 30 minut film wargier trwał i z minutę był obok z Delu, nie? Czy do jednego wora? W sensie jedyne to w jednej paczce oni byli, minecrafterów, ale... No chyba go ludzie nie porównują do stylu, na którego są grube rzeczy. Półtora na sam ja. koniec. Wrzucić moje półtorej minuty i wiebać mnie do tego samego walka A, co z półtorej. Kurwa, tu nie chodzi o to, żebym się żalił. Chuj, już z tym żaleniem. Chodzi tylko o to, że nie jestem jebanym pedofilem. Oglądaj ten film, bo mam zamiar to udowodnić w logiczny sposób. Okej. Okay. Zaraz wrócimy do tego tematu, ale na samym początku chciałbym zapytać Was o coś oczywistego, co przez natłok tych wszystkich informacji chyba nie dla każdego jest jasne. Stew miał za uszami masę tematów. Masę rzeczy, które wytknął mu wardenga. Ciągle pojawiają się komentarze, że broniłem pedofila i że o wszystkim wiedziałem. O. Ale ludzie, popatrzcie na to logicznie. Czy naprawdę ktoś myśli, że Stew chodził od lewej do prawej i chwalił się swoimi niecnymi czynami? Albo przyszedł do mnie na przykład i powiedział: Ej, ta czternastka była zajebista, musisz spróbować. No to tak nie wygląda. Oczywiście, że zarzucacie mi. Że... Trochę to tak wyglądało że wszystkie dziewczyny Steel o tym wiedziały i po latach to wyciągają, albo nie wiem, szantażowały go tym, żeby nie wracał do internetu nie wiem no to był jego bliski kolega i też wypisywał do dzieci, to co, to jakby on wypisywał do dzieci i nie wiedział, że Steel wypisuje, to tak akurat zbieg okoliczności, czy raczej Steel wciągnął dela w to, żeby wypisywać do dzieci, bo to bardziej logiczne że Stew, który był starszy chyba jest, wciągnął kolegę do pisania do dzieci. To bardziej logiczne niż, że osobno gdzieś w świecie istniało boxel, co pisze do jakiegoś dziecka i gdzieś tam obok o niczym nie wiedzący Stew też pisał, akurat w tym samym czasie do dzieci. Coś tu w dupę nie gra. Że coś wiedziałem i ja nie mam usprawiedliwienia, że nie. Ale jest znacząca różnica pomiędzy tymi... Mówi, że coś wiedział teraz. Tym, że Julia była ze Stewartem w hotelu, o czym nie wiedziałem, do tego, że Julia spotkała się ze Stewartem w restauracji na godzinę, a ja taką właśnie miałem wiedzę. I to była jedyna rzecz, jaką wiedziałem. Nic więcej. Ale popatrzcie na to też logikę. No i dlatego trzeba czekać na film Bo nie wiemy, a się dowiemy. I mam nadzieję, że bokser... nie no... Przecież to byłoby tak z dupy. Serio Deal by to nagrał, wiedząc, że powstaje film Konopski to jest aż tak. Takie absurdalne. Przecież on wie, że ten film powstaje. Jeżeli ma coś za uszami, czemu by to mówił? Kurde, to jest naprawdę ciężkie. Najgorsze jest to, że dużo ludzi ma sympatię do Boxdilla, do Backstona, ja też. I chcę w to wierzyć, ale przecież Sara Konopski powie, a jednak coś tam mógł wiedzieć. I co teraz? I co z tym filmem w ogóle? Co tu się, nie wiem, widzowie? ...logicznie, ile miesięcy zajęło Wardendze pozyskanie wszystkich tych informacji? Zobaczcie, no ile tak czasu kuchnie. poświęca Konopski, żeby mieć wszystko od A do Z. Czy gdyby Stu chwalił się wszystkim, co lubi robić, Czekaj, czekaj, czekaj. Miejsce zajął wardendze pozyskanie wszystkich tych informacji. Zobaczcie, ile czasu poświęca Konopski, żeby mieć wszystko od A do Z. Czy gdyby Stu chwalił się wszystkim, co lubi robić, nie wyszłoby to dawno temu? To logiczne, że. Kto... Naprawdę głupszego w dupę argumentu nigdy nie słyszałem. Tam ręka pieprzona w dupę, szmaciana, minecraftowa, pedofilska, rękę myje. I dlatego to tak nie wychodziło, bo w dupę w milion ludzi jest w tu zamieszanych. Ja pierdzielę. O czym mówi Boxdeal? Ci, co nie są w tu zamieszani, mogli coś słyszeć tam. Od kolegi kolegi, że może coś być, ale wyobraź sobie to, że oj, topowym twórcy w internecie w 2015 słyszysz jakieś po, i to plotki, nie od kolegi, tylko od kolegi kolegi, że ej, wiesz, coś, coś słyszałem, że z dziećmi, co ty pieprzysz, z dziećmi, chłopiec milionerem, ma wielką karierę, jest popularny, z dziećmi, co ty pieprzysz. Dlatego to nie wychodziło. Bo nie dość, że ludzie w to nie wierzyli, to jeszcze ręka ręka byje w tym środowisku. Czemu Boxwell tak mówi? Czemu? Ktoś, kto popełnił takie przestępstwo, nie gada o tym. Zwłaszcza na tym tle. Ja miałem szczątkowe informacje. Kto ktoś coś powiedział. W sensie on to robi też geniusza zła, Sestiu i innych. A wydaje mi się, że to są debile i po prostu. Nie, nie, nie wiem, czemu to nie wyszło tak naprawdę. Ludzie w to nie wierzyli i rękę, rękę Chyba jedyne logiczne wyjaśnienie. To nie są geniusze zła. Patrząc na to, ile rzeczy na nich teraz jest. I że ludzie, którzy myślą, że z internetu i znika, no nie wiem. Kurde, w dupę. Znowu jakiś z dupy filmik oglądamy. Miałem szczątkowe informacje. Tu ktoś coś powiedział, tu ktoś coś zaprzeczył, tu ktoś najebany coś zrobił, a następnego dnia nawet nie pamięta, co pierdolił. Jak na podstawie czegoś takiego można stwierdzić, że ja o wszystkim wiedziałem? Nawet Sylwester Wardenga w swoim materiale dał tylko i wyłącznie przykład Julki. Miałem wyjść do miliona ludzi i powiedzieć, że Stu to pedofil, bo tak się gada w branży? Czym by to było, gdybym nie miał takich dowodów jak Wardenga? Byłoby to zwykłe. A on nie mówił, że przyprowadził jakieś dwie dziewczyny do Wardęgi, że powiedziały, że były w mieszkaniu z i z tam im coś dosypał? W się sensie on pomagał w tym śledztwie, coś tam. Co on teraz mówi? Pomagał w tym, ale chyba też nie zdawał sobie sprawy, albo liczył na to, że wtedy o nim nie powiedzą? Nie wiem o co chodzi. Zwykłym pierdoleniem i pomówieniem. Zresztą Sukanek tak zrobiła i wszyscy mówili do niej, że jest wariatką. Z tego co wiem, to była nawet na policji, tylko żadne ofiary się nie zgłosiły. Więc co ja kurwa mogłem jeszcze zrobić? Swoją drogą wczoraj widziałem, że Lexi również rzucała na stories, że miała jakieś szczątkowe informacje. A dopiero teraz się przyznała. Szkoda, że inni influ nie przyznali się, tym bardziej z bliskiego otoczenia Stewarta, jak Sukanek o tym mówiła? Wiem, że to, że Stewart spotkał się z Julią, było niepokojące. Ale... No bo każdy z nich jest zawieszany i się bał, coś powiedział powiedzieć. A jak ty nie byłeś zawieszany, to ja wiem, no Wardęga opowiadał o Boxdelu, że bał się, udawał, że nic nie wiedział, parę dni przed filmem coś tam mu powiedział, przyprowadził te dziewczyny. No nie wiem. Kurde, ciężki ten filmik znowu. Julia siedziała z nami na tym spiku i mówiła, że nic się nie stało, że byli tylko na jedzeniu. Tak samo mówił Stewart i wszyscy na tym spiku przyklepali to po prostu, że nic się nie wydarzyło. Można mi zarzucić wiele rzeczy. Jestem w sercu tej branży przez freakfighty. Fighty. Przewija się masa historii, ale nie miałem dowodów na to, że Stu to pedofil i nie znałem Mam nadzieję, że to się źle nie zestarzeje. <laughs> Sergej, ja mam nadzieję, że Sokles się winny naprawdę, ale Tupę! Poczekajmy na filmu Kolomskiego! historii, które obecnie zna cała Polska. Przechodząc dalej, chciałbym pokazać Wam kilka przykładów, które mam nadzieję będą przez Was tak, przeanalizowane no. i nikt na siłę nie będzie chciał rujnować mi życia. Pisałem. Pisałem zwyrolskie teksty. No kurwa, zgadza się. Zakompleksiony Gnój pisał do dziewczyny, jaki jest fajny. Ale czy szukałem wtedy sztuki na raz, żeby tylko zaliczyć? Nie. I mam na to mocny dowód Byłem ze swoją kobietą 8 lat Poznałem ją, gdy miałem 20 lat, a ona 16 Czy wziąłem ją na raz? Nie, zbudowaliśmy długi 8 związek Czy szukałem wtedy małolatki na siłę Tak jak robi to pedofil? No nie, wręcz przeciwnie Teraz nie jesteśmy już razem Rozstaliśmy się x miesięcy temu Ale co to ma do tego? Chcecie więcej argumentów? Lecimy dalej Nie wiem, co się za bardzo dzieje teraz <głynie> Oglądajmy, niech płynie w 2015 roku internet w Polsce jeszcze raczkował. Nikt nie miał doświadczenia w tym, że dziewczyny będą przekłamywać swój wiek, żeby osiągnąć jakieś korzyści z tego. 2015 to... W 2015 roku internet w Polsce jeszcze raczkował. Nikt nie miał doświadczenia w tym, że dziewczyny będą przekłamywać swój wiek, żeby osiągnąć jakieś korzyści z tego. 2000... Co? Czy on próbuje zrzucić to na te, dziew... na te dzieci? Że mówiły, że mają więcej lat? I on to próbuje na nie zrzucić teraz? Co się w dupę dzieje? Ma dowody? No dobra, zobaczmy, tylko. Kurde, powiem ci tak. W screenach ze Stew, z Dubielem, z tym Dizowskim, co teraz wyszło, tam te dzieci często bardzo piszą, ile mają lat. Zobaczymy, jak u Bugsdela. Może było inaczej, ale. No i. Raczej tak nie było, że pisały, że mają więcej, bo też tym ludziom zależało, żeby miały mniej... Cześć, nieważne. Przepraszam za głupie żarty, ok? 2015 to również rok pierwszego zderzenia z popularnością, pierwszej wypłaty. Nikt wtedy nie analizował, czy dziewczyny są prawdomówne, albo że będą przekłamywać swój wiek. Może dowód? Bo akurat mam. Kurde, no ciężko to rok pierwszego zderzenia z popularnością, pierwszej wypłaty nikt wtedy nie analizował, czy dziewczyny są prawdomówne albo że będą przekłamywać swój wiek. Może. A, ale co z tego? A wiesz, nieznajomość prawa szkodzi? To można porównać do tego, to że nie wiedziałeś, że miała w dupę 15 16, to Cię nie zwalnia z obowiązku. Znaczy jest coś takiego, że jak ona wmówi Ci, że ma więcej, podrobiony dowód Ci pokaże, to tak, to wtedy tak. Ale jeżeli Ci napisze wiadomość i tyle, no to to Cię raczej nie zwalnia. To ona by musiała Ci podrobiony dowód pokazać. Albo legitymację, coś takiego. Dowód. Bo akurat mam coś dobrego. W tamtych latach pisaliśmy razem z Julką i chcę wam otworzyć nagranie odnośnie przekłamywania wieku. No ale ty o, wiesz o tym, że zakłamywałaś ten wiek. To czemu ty mi to robisz? Kogo? Ale dlaczego nikt nawet nigdy przed tym nie spytał o legitymację, tylko każdy powiedział, no masz 16 lat. No bo mówiłeś, że masz 16 lat, a ty... No i tyle, bo... i tyle, nie kłamałam, nie, nie, w sensie, nie że wmawiałam. No. Tylko mówiłem, że mam 16, bo się bałem powiedzieć, ile mam lat, bo się bałem, że ludzie dowiedzą się, że, że jestem kidosem. Strach, że stanie się kidosem. Jakby ja to rozumiem. Była młoda, pisaliśmy głupoty, no ale to jednak prowadzi do niszczenia mnie. Trochę słabo, co? Na jakimś. Czekaj, ale on pisał stat. Teraz o inną typiarę wychodzi? Bo przecież. Na niego były rzeczy, że on gadał z 13 czy 14 że i tam pałę. No pamięta, że i knagę w pokażę, wyślę coś tam. A teraz o jakąś inną babę? To czemu? Ale czemu Boxel mówił o innej babie? Skoro mówił, że miał do czynienia tylko z tamtą. jakimś kanale komentarzy zapewne pojawi się mój wątek z Julią, ale było to pisanie, pisanie bez świadomości tego ile ona ma lat i Czej, ku... cześć. Cze. Pisaliśmy głupoty. No ale to jednak prowadzi do niszczenia mnie. Trochę słabo, co? Na jakimś kanale komentarzy zapewne pojawi się mój wątek z Julią. Zapowiedź Konowskiego, czyli on jakby odpowiada, on robi niczym Eminem w ósmej mili. Próbuję najpierw powiedzieć, co będzie u Korobskiego, i już za to odpowiada. A zobaczymy, czy to się sprawdzi. Ale było to pisanie. Pisanie bez świadomości tego, ile ona ma lat. I kurwa, nigdy nie nagabywałem żadnej dziewczyny do spotkania. Nigdy nie spotkałem się z żadną osobą poniżej 15 roku życia. A przede wszystkim nie uprawiałem seksu z żadną nieletnią. Natomiast podkreślam, no, i oby tak było. Poczekajmy na film. I nie piszcie mu, jeżeli ktoś pisze, że jest Trinkiewicz. Bo exhale, nie piszcie. Najlepiej poczekać na dowody. Wiesz, nie możesz wytrzymać? Odpal sobie Gierkę w Lola. Odpal sobie Zara wychodzi. Lord of the Fallen. Odpal sobie, nie wiem, jakiś filmik o nowym iPhone'ie, zapowiedzi. Zamiast pisać do Boxdela. Poczekaj, poczekaj. Wytrzymaj. Ok. Nie, emocjonuj się tak. Tam aby zamknąć ten rozdział, że w tamtych czasach non-stop było mieszanie, jeżeli chodzi o wiek. Posłuchajcie wiadomości głosowej Aleksandry, która w tamtych czasach siedziała z nami na tym spiku i skontaktowała Nie się wyjaśni. ze mną w trakcie całego Pandora Gate. Odzywki, jakie wychodziły, jakie teraz wychodzą, były też jakby normalne z każdych stron. I sami odkopaliśmy jakieś stare swoje wiadomości i też padały jakieś dziwne, głupie teksty, na co w odpowiedzi nie było pokazywanie cycków, tylko nie wiem, odpowiedź o treści, że ktoś śmierdzi, nie wiem, no to były takie głupie czasy, że teraz to jest aż wstyd. Ogólnie jeśli chodzi o nasze czasy Team Spikowe, to bardzo popularne było zawyżanie wieku, większość to robiła i ja sama dowiaduję się nagle, że dziewczyny, z którymi się trzymałam, nie miały wcale 16 lat, tylko 13, zresztą sama mówiłam, że mam 16, mając 13, a na celu miałam po prostu uzyskać szacunek u tych wszystkich youtuberów. To były takie czasy, taka moda i sama pisałam dziwne rzeczy z różnymi ludźmi. I sama wtedy byłam gada? pewna, że tamta Julia, o której wyszły takie brudy, miała lat 16, bo się za taką przedstawiła. Zawsze mieliśmy uszanowanie do niej, bo była najładniejszą dziewczyną chyba z całego tego Team Spika, i każdy myślał też, że najstarszą, a później się okazało, że wcale nie ma tylu. Teraz się okazało, że wcale nie miała jednak tylu lat i nagle odkopuje jakieś brudy, nie wiem o co chodzi. Uzasadnienie i logika. Dobra, może to będzie najmądrzejsza część tego filmu, który jak na razie, no nie wiem, dziwny jest. Na screenie na materiale Wardęgi widać, że pisze już do Julki ze świadomością ile ma lat. Ale taki mieliśmy wtedy humor, to była jakby taka konwencja, tak gadaliśmy ze sobą na spiku. i teraz przejdźmy do ludzi, którzy to potwierdzą. W trakcie trwania całej akcji Pandora Gate bardzo dużo osób z spika odezwało się do mnie. Praktycznie cała moja społeczność odzywa się do mnie ze wsparciem, by pokazać, jak to rzeczywiście było. I na przykład Marcel wygrzebał coś takiego. Jeszcze jedna wiadomość. Tutaj screen, jak miałeś kiedyś zapisanego jakiegoś ziomka kutas na Skype, na pewno dla beczki. Jeszcze nagranie ekranu z naszego czatu, gdzie sam wysyłam ci głupio śmieszną głosówkę, a ty mi odpowiadasz w podobnym stylu dla beki. To jest rok 2017, gdzie jestem 2002. Gdybyś chciał, możesz ten filmik wykorzystać w jakiś sposób i pokazać, że sami twoi widzowie kręcili sobie z tobą beczkę na czacie. W dawno temu na live pokazywałeś nawet jakieś głosówki bekowe, co sobie z widzem wysyłasz. Masz największą moc w nas, czyli w widzach. Może tutaj coś może ci pomóc. Nie truję ci już. Trzymaj się. Ot kurwy z Pokaż mi twojego chuja. Masz wie nie, we kurwa by dać Ten przykład. I... No nie wiem czy to dochodzi tamtym wiadomością u Bardęgi, ale okej. Okay. Idźmy tą logiką dalej. Na razie. Idealnie pokazuje jak sposób narracji może wpłynąć na cały kontekst wypowiedzi. Zobacz sam. Te skurwa by dać ci je Aczkolwiek wydłużmy tę wiadomość o drive do tego. Obsterns, kursy senu. Pokaż mi twojego chuja. Ale, ba, bo on teraz pokazuje jakby Wardenga manipulował w swoim filmem. I on udowadnia, że a co jeżeli nie pokazali tego? W sensie według Boxdella wardenga manipulował, ale to mi się wydaje z dupy. To jest dość z dupy. To Marcel sam zapytał się mnie, żebym pokazał mu swojego chuja kurwa. Czyli sam widzisz, że do nieodpowiednio przedstawionej narracji wyszłoby, że nade wszystko lubię jeszcze chłopców. Do sedna, bo takich przykładów mogłoby nie być. Nie, Marlęga w... dużo miał rzeczy i nie pokazywał. Nie wiem, może chciał, żeby u kanopskiego później były, ale tam o wiele było screenów i na pewno nie pokazał wszystkiego. Dużej ilości nie pokazał. Pewnie duże też trafiła do prokuratury po prostu. nieskończoność. Ale w całym tym chaosie. Nie sposób jest pamiętać słowo w słowo wiadomości, które były pisane 10, 9 lub 8 lat temu. Natomiast jednego jestem pewien: czego by w tych głosówkach nie było, nigdy nie doprowadziło mnie to do spotkania z osobą nieletnią. Do czego najłatwiej zmieszać mnie z błotem? Nazywa się mnie pedofilem. To określenie trafia we mnie, jakbym był dorosłym facetem, który ma pociąg do dzieci. Ja pierdolę. Tyle gówna się na mnie wylało często, że będąc nastoletnim gnojem, pisałem z dziewczyną, która nie chwaliła się, ile ma lat, lub przekłamywała mnie swoim wiekiem. Czy gdybym był, tak jak się na mnie krzyczy, pedofilem, to pisałbym do młodych dziewczyn 9 lat temu, czy raczej robiłbym to teraz? Gdzie wokół mnie są większe pieniądze, zasięgi, samochody, mógłbym lecieć na przykład na wakacje. Przecież... Argument z W sensie, łatwo na to odpowiedzieć. Teraz by nie wypisywał, bo ma dużo więcej do stracenia, i tyle. Co to za argument? Co to jest za argument? Każdy wie, że teraz, tym bardziej jak nie jestem w związku z kobietą, to na wydarzeniach Fame są obok mnie. Kobiety w moim wieku lub nawet starsze. Ale to jest argument, który już się Stu zarzucało tak... Korde, nie przerywaj mi teraz, bo ci pierwsze gąga na tym pusty łeb. Cicho bądź. Przepraszam cię. I do Stu był ten sam argument, że nikt nie wierzył, że jest pedofilem. Czemu? Bo jest milionerem. Bo jest w dupę bardzo sławny, popularny. Na pewno piszą do niego też starsze dziewczyny. Czemu akurat wybierał młodsze? To jest argument typu... Że nie zrozumiesz, jak myśli ktoś taki. Ale i tak mam nadzieję, że Bogzel nie jest pedofilem i wierzę w to. Mam nadzieję, że u nie będzie pokazywane coś strasznego, bo ten film jest spory. Znaczy, ten świat jest popieprzony. Dzięki, dzięki. Ktoś go oskarża, no właśnie jego uwardęgi, w sensie. No nie wiem, o co tu chodzi już. Chyba Wardęga zarzucił mu najbardziej to, że robił coś, ale nie powiedział i wiedział o Stu, ale nie powiedział I, no i co do tego, że wiedział o Stu, ale nie powiedział, no może spróbować z tym się wbić. No ale tak naprawdę tu nie wiemy, dopóki nie zobaczymy filmu Koropskiego raczej. I teraz żeby nie było, że ktoś powie, ty traktujesz Koropskiego jak wyrocznie. Ale powiem ci, że jest bardziej wiarygodny niż. I, no, Boxdl w tym momencie. Tak mi się wydaje. Hej, na, na jakie zarobki może liczyć streamer? W dupę na twoją matkę nie stać! Przestań pieprzyć, Pecie! Teraz w tym momencie takie gówniane, debilne wiadomości! Bo ci za pieprze lecę, pana łeb! Chłopie, daj mi w dupę pomyśleć! Orangutanie pieprzony. Nie wytrzymam, już się tak nosi. Człowiek się chce zastanowić, pomyśleć, popatrzeć, a ten przychodzi. się ma ile zarabia taki streamer? Ja pierdzielę po pierwszym w tym internecie. <noise> Przeczytaj nie teraz, nie czytam czat. Daj mi obejrzeć to do końca. Zaraz porozmawiamy wspólnie. Czy gdybym był tym skurwiałym, godnym potępienia pedofilem, to naprawdę nie byłoby na mnie screenu wzroku, dwóch lub trzech. No właśnie, dlatego czekałem Rafił Gorobskiego. Trzech lat temu? Czy na A z trzech lat temu, czy coś było? Przecież w sensie, chyba trzy lata temu, tamta była dziewczyna z Stew nagrała Toista Story, tak? Gdzie mówiła, że Stew jest. I potem on zniknął z internetu Więc raczej 3 lata temu każdy kto wiedział albo coś podejrzewał o Stu No raczej by uciął całkowicie takie pisanie Naprawdę ocenia się mnie przez pryzmat tamtego syfu? A szereg argumentów, które przedstawiłem wcześniej jak na przykład długoletni związek idą w niepamięć? Ważne w tym... I teraz kolejna sprawa To nie ma znaczenia czy jesteś długoletni w związku, czy nie, bo na tego Dizowskiego, jeżeli to nie jest kłamstwo, a prawdopodobnie nie jest, on ma podobno żonę i dzieci, tak? Na ten taki, co go sam Boxdel oskarżył w poprzednim filmie, ten na V, youtuber, co milion subów Też chyba ma żonę Nie jestem pewny, czy ma dzieci Więc czemu on Broni się tym, że miał 8-letni w związku, a w poprzednim filmie rzucił na tego werteza, że jest pedofilem. I to najgorszym, gorszym nawet niż Stu, tak jak mówiła ta dziewczyna w filmie. Czemu on się broni tym, że jest w 8-letnim związku? Jest to dziwne. Bronienie się, że jest się w 8-letnim związku, to tak jak powiedzenie. Księdzu, który, na którego wyszło, że jest pedofilem, on by się bronił tym, że przecież ma celibat, więc nie może. W tupę. Co to jest za argument? Wszystkim jest to, że wszystkie akcje, które wyszły, nie są świeże. A czasy, w którym pisałem do tych dziewczyn, de facto mógłbym być uczniem tej samej szkoły, co one. Ocenę pozostawiam wam. Aczkolwiek. Ja mam, patrz, widzę. Wierzę, że Bóg nie jest. Proszę. Mówię ci, modlę się do Allaha, do Buddy, do Wdupę, Jachwe, do wszystkich, żeby wyszło, że jest czysty, bo go lubię i szkoda mi bardzo Boxdela. Chyba, że się dają zmanipulować, bo te filmy mają zrobić tak, że jest ci go szkoda, ale no naprawdę lubiłem Boxdela i mam nadzieję, że jest czysty. I jak się okaże, że jest gorzej, to się zapieprze w GTA. Ze smutku. Naprawdę uważam, że jest to poważny argument. Nie da się ukryć, że naprawdę ostro wyrwałem na dziurę. Ilość gruźb, komentarzy, telefony Nie. od rodziny. Wybacz. A wybacz, w poprzednim dodaję, tam już go czytam. Dabel podkreślenie dał na goli, 5 złotych. Skrzyki diabel, wybacz, wybacz. zejdziesz i proszę uspokoi również swoje zaciągi hajterskie, bo to już naprawdę za daleko idzie. <ś Gobierno> Diabel, co ty pieprzysz? powiem ci niczym, legendarny filozof. Weź 20 czy tam 10 kroków, rozbiegnij się i wiesz co dalej? Eee, krzy, krycha, widziałeś, że nawet Ilon na X napisał o tym? Widziałem, widziałem i to chyba nie jest fake. No. Dzięki, dzięki za, za to Wybacz widzu, poniosło mnie. Kurwa, biorę to wszystko na klatę, ale nie będę ukrywał, że płakałem jak bór, nie? Nie wstydzę się tego przyznać. Płakałem w chuj, bo naprawdę jest grubo. Tylko wyjaśnijmy sobie, dlaczego to ja dostałem taką serię na dziób, a nie gość, któremu poświęcony był materiał. Mam wrażenie, że się wszyscy chyba, co byli w tym filmie dostali, że po filmie Wardengi większość tych portali internetowych to mną wycierało sobie gęby i robiono ze mnie pedofila. Wiecie dlaczego? Już wam powiem. No dobra, zobaczmy najpierw, co wam powiem. Steward spierdolił z internetu. Spierdolił, bo był winny i moja morda lepiej się klikała, bo jestem gościem, który jest aktywny w sieci, działająca przy x projektach. Absurd sięga tego stopnia, że wypowiada się o mnie jakiś gość w telewizji i przeinacza moją ksywkę na Buxton kurwa. Wątek dotyczący świata polskiego yy, freakfightingu. No dobrze, że przeinaczył, przynajmniej może zapomną ludzie szybciej, jeżeli jest winny. Między innymi e, e, osoby, <grymanty> która jest znana jako e, Backstone, która również e, mogła mieć e, Buxton. Backstone. backstone. Kumacie to? Ciągle jestem aktywny w sieci. Działałem przy projekcie Fame. Powstawały nowe materiały. Nie zawinąłem się pod dywan x lat temu. A mimo to, że akt pedofilski dotyczy Stu, to o mnie pisgają artykuły. Wracając jednak do tematu, dlaczego miałbym się wyjebać z internetu x lat temu? Nigdy nie odbyłem żadnego stosunku seksualnego z nieletnią, ba. Nawet nie byłem z żadną na hotelu. Ludzie, wszyscy, którzy tam jesteście, ty, ty i ty, bo pewnie trochę was jest. Przyznaję, pisałem jak z wyrol. Byłem zakompleksionym gnojem i tak przyznaję, że takie pisanie było chujowe. Oczywiście, że w tamtych czasach było zupełnie codzienne, ale już nawet jebać ten argument. Przyznaję, że mogł wylać się na mnie szambo. Ale czy naprawdę stoję ramię w ramię z Trynkiewiczem? Czy ramię w ramię z każdym prawdziwym pedofilem, który lubuje się w dzieciach? Czy serio, przedstawiając wszystkie te argumenty powyżej, zasłużyłem na aż taki lincz? Przepraszam za wszystko, co zrobiłem źle. Wszystkie osoby, które na to zasłużyły, przepraszam. Jest to film prosto od serca. Nie siedziałem na kanapie grając na emocjach, tylko chciałem wam wytłumaczyć, że nie jestem kurwa pedofilem. No, i oby tak było. Poczekajmy za sądami. Ludzie, którzy od razu trzeba to powiedzieć, którzy piszą, że Bogdel to Trinkiewicz. W tupę zastanów się. Uspokój się. Przestań z widłami pochodnią biec i robić dymy, bo cię emocje ponoszą. Wstrzymaj się, ok? W sensie, no jest to problem, bo lubię boxdela i też mi się wydaje, że dlatego to tak pozytywnie ludzie odbierają, bo każdy ma nadzieję, że boxdela jest czysty. Poczekajmy na film Konopskiego zobaczymy, co na boxdela jest więcej. Ten film trochę miał z dupy rzeczy. Ale co no. Chociaż się odniósł, a nie. Witam. Każdy, kto powie coś na bój temat, będzie pozwany karnie. Wa Sylwester Wardenga już dostał 13 stron podpisów, e czy petycje. Będzie sprawa w sądzie. 13 stron to znaczy, że jestem niewinny, chyba, nie? Prawda? Debil piepsony. A czy ja wierzę, że Boxwell nie jest pedofilem? i porównywają go do Trinkiewicza, robią ludzie, którzy... których przyło, Ale... odpieprzał. Nie wiem, widzowie, no. Usuwanie go z fame, usuwanie go ze wszystkiego, nie wiem, czy to nie są za duże rzeczy, ale jednocześnie podświadomie mogę go bronić, bo go lubię. Wiesz, o co chodzi? Dlatego najlepiej poczekać na film Konopskiego. Drink, beats Mamy znowu szansę przyjąć Europę! KUSARIA! Brrr! KUSARIA! Mamy szansę! Obudźcie się Polacy! KUSARIA!